Dzień sądu. Starszyzna nadrzecznej wioski naradzała się w domu zgromadzeń w obecności dysydentki, ponieważ sprawa dotyczyła jednego z cudzoziemców. Czarownica była wśród nich, ale nie z nimi. Starsze matki usiadły nieco z boku, obrzucając ją takimi samymi zaniepokojonymi spojrzeniami jak cudzoziemców, kiedy zjawili się we wsi. Egil i Arona siedzieli przed nimi, w dużej odległości od siebie. Kiedy weszli do środka, Egil spojrzał na nią gniewnie i Arona zrozumiała, że przy pierwszej okazji wywrze na niej srogą zemstę. Arona przemówiła pierwsza. Przybyłam tu jako uczennica zmarłej Marii, córki Guidas, aby zająć jej miejsce. Służyłam jej wiernie od dziecka. Po przybyciu cudzoziemców moja pani wzięła na naukę Egila, on córkę Elizabeth, żeby mi pomagał, gdyż często naradzała się ze starszymi matkami, a pracy było więcej niż mogła wykonać jedna kobieta. Później zachorowała i potrzebowała nas obojga do opieki. Ten czas jednak minął, powiedziała. Dziękuję ci za pomoc, Egilu. Egil uśmiechnął się pobłażliwie. Kroniki dowodzą, że rzeczywiście byłaś przepracowana, przyznał, gdyż wiele jest w niej błędów i wniesionych przez ciebie poprawek. Skinął głową w stronę starszych matek. Nie martwcie się, poprawiłem wszystko i nie dopuszczę, żeby się to powtórzyło. Ale dlaczego? Zwrócił się znowu do Arony. Nie moglibyśmy żyć razem, tak jak pragnęła tego nasza pani. Arona zadrżała i odetchnęła głęboko. Gdybyś rzeczywiście pomagał mi w opiece nad naszą panią i przy wypełnianiu innych obowiązków w domu kronik, cieszyłabym się, mając w tobie jednocześnie ucznia i pomocnika, oświadczyła. O, starsze matki, on wykonywał tylko te prace, które lubił i starał się uniemożliwić mi pełnienie mojej funkcji. Przyznaję też, że w partnerskim związku ze mną chce odgrywać rolę starszej siostry. Wymusza to psotami i nie cofa się przed prześladowaniem mnie, jeśli mu to odpowiada. Za życia naszej pani robił to często za jej plecami. Spojrzała na dysydentkę. Przy pewnej okazji zachował się jak samiec w okresie rui. Pani czarownica powiedziała, że źle nas zrozumiał i że sądził, iż zgodnie z obyczajami jego ludu ma do tego prawo. Pani czarownico, to znasz ich zwyczaje. Gdyby został moim pomocnikiem, czy znowu chciałby grać tę rolę? Egil błyskawicznie podniósł rękę. To niesprawiedliwe. Wszyscy odwrócili się ku niemu, a dysydentka skinęła głową. Od samego początku przysiągłem sobie kochać Aronę, troszczyć się o nią i dobrze ją traktować. To prawda, że pragnę jej tak, jak mężczyzna pragnie kobiety, ale jeśli jest ona jedną z tych, w jego głosie brzmiał teraz wstręt, które uważają, iż wszyscy mężczyźni to zwierzęta, a akt płodzenia dzieci to coś, co trzeba wytrzymać zaciskając zęby, za to jej nie potępiam, skoro sokolnicy uczynili go takim, dodał łagodnie. Ja nie traktowałbym jej jak zwierzę. W takim razie dlaczego mi dokuczałeś? Rozkazywałeś mi jak matka małemu dziecku. Pani Flori słyszała to na własne uszy, tak samo jak pani Olwin i wiele innych. Dlaczego siłą przeszkadzałeś mi w wykonaniu mojej pracy? Czemu na oczach wszystkich nie chciałeś mi oddać moich tabliczek i zamknąłeś izbę kronik? Córka Betia zrelacjonowała pokrótce każdy z tych incydentów. Pani czarownico, ty rozumiesz ich zwyczaje, odwołała się do dysydentki. Czy takie zachowanie jest wśród nich akceptowane? Czarownica podniosła ręce, uciszając zebranych. Odpowiadam na twoje pierwsze pytanie. Gdybyście zostali partnerami, on uważałby, że ma prawo zachowywać się, jak mówisz, niczym samiec w okresie rui, zgodnie z jego wolą, a nie twoją. Takie bowiem są ich obyczaje. On zaś zamierza egzekwować to, co uważa za swoje prawo. Chciałby też, jak to sama powiedziałaś, być starszym partnerem we wszystkim. Uważałby siebie za kronikarza, ciebie zaś za swoją pomocnicę i podjąłby wszystkie kroki, aby tak się stało. Te figle, o których oboje wspominaliście, miały tylko jeden cel, żebyś przyszła do niego, by móc dalej wykonywać swój zawód. Oszołomiona dziewczyna usiadła, więc to tak, nie pomyślała o tym. Czy zaakceptowałabyś to? Ciągnęła dysydentka. Oczywiście, że nie. Udzielono głosu Egilowi. Mogłaś dać mi to dobrowolnie, zasugerował. Czy wątpisz w to, że cię kocham, że troszczyłbym się o ciebie i cię bronił? Tylko wtedy, gdyby ci to odpowiadało. Nie, gdybym sprzeciwiała się twojej woli. Starsze matki, powiedziała ponuro. Oboje nie możemy być kronikarzami nadrzecznej wioski. Sam to przyznał. Chyba, że, dodała, gdyż nowa myśl przyszła jej do głowy, że on zapisywałby opowieści i czyny swojego ludu, ja naszego, a oboje te, które są wspólne. Starsze matki naradziły się. Raula córka Melene rzekła wtedy tak. Jeżeli nie możecie razem mieszkać, dlaczego miałbyście wybrać
ciebie, nie zaś Egila, córkę Elizabeth. Wszystko świadczy o tym, że Egil jest lepszą od ciebie kronikarką, bardziej pracowitą. Ładnie pisze, robi mniej błędów i jak sama powiedziałaś, jest od ciebie starsza. Bardziej pracowity, wybuchnęła Arona. Czcigodny matki, kiedy on zamykał się w izbie kronik pisząc, jedna jąkara wie co, moja pani leżała chora i to ja musiałam ją pielęgnować. On nigdy tego nie zaproponował. Mogłabym walczyć z nim o dostęp do izby kronik i kazać mu ją pielęgnować, ale... Rozejrzała się dookoła i ciągnęła ze łzami w oczach. On życzył jej źle, a nie dobrze. Raz wyszłam z domu, wróciłam po cichu i usłyszałam, że mówił do niej: umrzyj, umrzyj, ty nikomu niepotrzebna stara babo i zejdź mi z drogi. Starsze matki jęknęły i znów zaczęły konferować. Pani Flori obrzuciła Egila surowym spojrzeniem. Tylko Arona i czarownica zauważyły, że Egil wcale nie wyglądał na zaskoczonego. Syn Elizabeth westnął głęboko. Powinien był raczej modlić się o jej cudowne wyzdrowienie niż o lekką śmierć. Wyznał i zwiesił głowę. Moja babka, ciągnął drżącym głosem, umarła po długiej, ciężkiej chorobie. Tak wycieńczona i zbolała, że nie mogłem dłużej patrzeć, jak się męczy i modliłem się do bogów, żeby ją uzdrowili. Mój stary pies dzwoniec został okaleczony przez dzika, kiedy byłem małym chłopcem. Teraz oczy Egila zaszkliły się prawdziwymi łzami. Nie mogłem mu pomóc, ale musiałem skrócić jego męki. I pamiętam, że myślałem potem, iż ludzie są bardziej miłosierni na swoich psów niż bogowie dla ludzi. To wszystko. Jak on udaje, pomyślała z oburzeniem Arona. Czarownica popatrzyła na nią porozumiewawczo. Kilka starszych matek miało łzy w oczach, kiwały głowami na znak zgody. Jedna z nich spojrzała z wyrzutem na Aronę. Dysydentka poprosiła głos. Wydaje mi się, że mamy rozstrzygnąć, który z nich byłby lepszym kronikarzem. Arona również podniosła rękę. Egil, córka Elizabeth, jest cudzoziemcem, który nie zna naszych opowieści i zwyczajów. Często mówił mi, że zamierza przepisać kroniki zgodnie ze swoimi zapatrywaniami i obyczajami, o których jego matka mówi, iż są takie jak chłany córki Gunitr. Uważam, że powinniście zbadać zapiski każdego z nas, nawet te, które sporządziłyśmy do własnego użytku, i w ten sposób przekonać się, kto jak je przechowuje i o nie dba. Dam wam do wglądu wszystkie moje zwoje, nawet te, które napisałem jako dziecko. Zgoda, powiedziała od razu pani Flori. Te z nas, które umieją czytać, niech pójdą ze mną do domu kronik. A potem ku wyraźnej konsternacji wielu innych dodała. Czy przyłączy się do nas pani czarownico? Ty także znasz pismo i umysły kobiet. Z radością odrzekła dysydentka, nakładając opończę. Kontrola była długa i męcząca. Kilka zwojów Egila zawierało zapiski z dziejów jego ludu i Arona znów zadała sobie pytanie, czy nie lepiej by było zrobić go kronikarzem cudzoziemców, a jej pozostawić kroniki nadrzecznej wioski. Ponownie wypowiedziała na głos tę myśl. A wtedy najstarsza matka zapytała, gdzie jest zapis o zniknięciu Asty, córki Leni, z kupcami ze wszystkimi towarami jej matki? Arona przełknęła ślinę i ku swemu wstydowi musiała wyznać, że podczas choroby ich pani, kiedy Egil wykonywał całą pracę kronikarki, nie pomyślała o tym, by sama odnotować ten wielki skandal. Nawet o nim nie pamiętała. Ścisnęła ją w żołądku i znowu rozbalała głowa. Pani Flori rozwinęła jeden z prywatnych zwojów Egila. Wygląda to na nową wersję historii, którą opowiedziałaś w jaskini, ale spisaną z punktu widzenia Cengana, szaleńca, zauważyła. Arona wytarła oczy i skinęła głową. Egil często mówił, że powinno się ją opowiadać w taki właśnie sposób. Zaczekała, aż jej słowa wyryją się w pamięć starszym matkom, po czym zaprowadziła je na górę. Zapiski Arony były relacjami z jej przeżyć i z przeżyć innych ludzi. Większość z nich sporządziła jako dziecko. Rozwinęła teraz jeden zwój, rzuciła okiem na ostatnią linię. To zostało zmienione, zawołała z oburzeniem. Wskazała na ostatnie słowo. Sporządziłam je sama i na każdym napisałam. Znam to, ponieważ zapisałam wszystko własnoręcznie i widziałam na własne oczy. Teraz zaś kończy się stwierdzeniem, to kompletna bzdura. Egil zakrztusił się pośpiesznie, zakrył ręką usta, lecz włosy na jego górnej wardze nadal drżały. Egil, to już nie jest figiel, zawołała gniewnie dziewczyna. Ty zmieniłeś treść zapisu. A skąd wiesz, że nie zrobiła tego twoja pani, wyrażając własną słuszną opinię o tym, co było w środku? Zapytał niewinnie. Jakie jeszcze zwoje zmieniłeś? Pytała dalej Arona. O, czcigodne matki, teraz będziemy musiały przejrzeć je wszystkie. Najstarsza matka westchnęła i znalazłszy sobie miejsce usiadła, gdyż bolały ją plecy i stopy i nogi jej zdrętwiały długiego stania. Egil troskliwie przyniósł jej kubek gorącej ziołowej herbaty.
Pani Flori posłała Hannę do pani Godrin po jedzenie i piwo. Inna myśl nasunęła się Aronie i dziewczyna spojrzała ze strachem na czarownicę. Starsze matki, zauważa dysydentka swoim melodyjnym, miłym głosem. To potrwa dłużej niż jeden dzień. Ponieważ chodzi tu o sprawę przeinaczenia kronik, myślę, że zarówno Egil, jak i Aronia powinni wrócić do domu swoich matek i mieszkać tam dopóki nie skończymy. Należy też postawić straż przy izbie kronik. Zgoda, oświadczyła Raula, córka Melena, obrzuciwszy dziewczynę karcącym spojrzeniem. Po powrocie do domu Betiach Arona nie mogła zasnąć. Łóżko wydawało jej się wąskie i obce i należało teraz do jednej z córeczek ciotki Naty. Nie było tutaj małej rudej kotki, która zwijała się w kłębek przy stopach Arony i wędrowała po jej piersi tam i z powrotem, poszturchując nosem, by nakłonić ją do wstania. Siostry i kuzynki prosiły ją hałaśliwie, żeby opowiedziała szczegółowo, o co chodziło w tej całej sprawie i o swym życiu z Egilem. Karmont, córka Jelen, którego wygląd wskazywał, że wyrośnie na on pannę, zapytał, dlaczego nie dowiedziała się, czego chciał Egil i nie zażądała w zamian tego, czego sama pragnęła. Ponieważ chcemy tego samego, odparła lakonicznie. Albo w innych wypadkach czegoś wręcz przeciwnego. Odsunęła krzesło i wstała od stołu, przy którym rodzina jadła kolację. Mamo, ciociu Nato, ciociu Jelen, naprawdę nie jestem głodna, przeprosiła. Uciekła na werandę i zaczęła płakać nad Maris, nad sobą, nad kronikami i nad wszystkim, co się wydarzyło, odkąd Egil, córka Elizabeth, przybył do ich wioski. Jeżeli Egil wygra, co wtedy zrobi? Mogła mieszkać tutaj codziennie, chodzić do domu kronik, żeby mieć oko na zwoje. Egil nie pozwoliłby jej na to, ale czy mógłby w tym przeszkodzić? Przypuśćmy, że tak się stanie. Wtedy mogłaby wykraść kroniki i ukryć je gdzieś w bezpiecznym miejscu. Tylko gdzie? A jeśli starsze matki zrobią go kronikarzem nadrzecznej wioski? Przecież mogą zmusić ją, żeby je oddała. Załóżmy, że schowałaby je w takim miejscu, którego by nigdy nie znalazły i odmówiła ich zwrotu. Najgorsze, co mogły zrobić, to ją wygnać. Szalona Betia morderczyni została wygnana. Babka Angard sama udała się na wygnanie. I Peliel, córka Laer i kuzyn Jomy. Asta, córka Leni, zbiegła z kupcami. Tak. W ten sposób można było uciec przed prześladowcą. Gdyby tylko mogła porozmawiać z Jomem. Kroniki mówiły, że na wygnaniu czuł się bardzo samotny, lecz że nie było to aż tak straszne, jak można było sądzić. Jako tkacz bez trudu zarabiał na życie. Ale gdzie mogła zarobić na życie wygnana kronikarka? Nagle usiadła na łóżku. On, kupiec, powiedział jej, dokąd mogłaby uciec i gdzie starożytne zwoje byłyby zabezpieczone przed przeinaczeniem. Lormd. Nawet pokazał jej drogę. Czy wyczuł, że zamierza udać się na wygnanie? Nie, nie dojdzie do tego. Rada Starszych nigdy nie odda kroń cudzoziemcowi. Komuś, kto je zmienił, kłamcy i prześladowcy, które życzyły starej kronikarce śmierci. Albo dadzą mu jego zwoje, a jej zwoje jej ludu. Miało to sens. Dlaczego więc starsze matki nie zgodziły się na to od razu? Dlaczego tego nie zrozumiały? Przewróciła się na łóżku. Koce wydały się skręcone, poduszka zaś twarda. Swędziała ją skóra na głowie. Wstała i powoli rozczesała włosy. Matki muszą zobaczyć to jej oczami. Jeśli nie, konsekwencje będą zbyt straszne, żeby o nich myśleć. Mijały dni i starsze matki zaczęły utyskiwać. Czytanie kronik było ciężką pracą. Za te niedogodności zaczęły winić Aronę. Upłynął cały miesiąc i ktoś inny zawiózł prowiant do Jomego, zwanego Mądrym. Egil sprowadził do domu kronik psa z hodowli Ejny, córki Pary i Pary córki Lorin. Nazwał go Kił i bawił się z nim godzinami. Arona miała stargane nerwy. Wreszcie pani Birka zawołała. Arono, chodź tutaj i powiedz mi, czy to zostało zmienione. Dziewczyna podbiegła do kapłanki. Ta długim, węźlastym palcem wskazała na ostatnie słowo w ostatnim zwoju opowieści o myrze, damie lisicy, spisanej przez jej siostrę, przyjaciółkę Waronę, damę z okolicy. Jeden niewielki znak akcentu został przeinaczony, co wystarczyło, żeby zmienić znaczenie. Uważam to za prawdziwe, ponieważ opowiedział mi to ktoś godzin zaufania. Na uważam to za fałszywe, ponieważ opowiedział mi to ktoś nie godzin zaufania. O tak, powiedziała jej łzy, napłynęła jej do oczu na myśl o tym świętokradztwie. To zostało zmienione i to przez kogoś, kto chciał podważyć wiarygodność tej opowieści, widzisz? Kiedy doszło do konfrontacji, Egil uśmiechnął się, nie tracąc pewności siebie.
Czy jesteś pewna? Kiedy po raz ostatni czytałeś ten zwój? Zapytał Arona. Ponad rok temu i co z tego? Nauczyłam się ich wszystkich na pamięć, odrzekła oburzona. Mogłeś przeinaczyć dla żartu moje zapiski, nawet napisać na nowo starą opowieść dla własnej rozrywki, ale zmienić to, co zostało zapisane dawno temu? Och, Egilu, jak mogłeś? Wybuchnęła gniewnie. I co jeszcze zrobiłeś? Odnalazłem prywatne zapiski naszej pani, oświadczył szerokim gestem, pokazując skrawek pergaminu. Jestem bardzo zawiedziona kampryśnym zachowaniem Arony, córki Betiach i dlatego mianuję Egila córkę Elizabeth, moją prawowitą następczynią w domu Kronik. Przeczytała głośno Arona. Notatka była podpisana oficjalnie. Mary, córka Guida z Kronikarka i zakończona inicjałami, które były jej znakiem rozpoznawczym. Litery były nierówne, nakreślone drżącą ręką chorej osoby. Arona z osłupieniem wpatrywała się w pismo. To fałszerstwo! Krzyknęła. To nie jest charakter pisma jej, ale jego, choćby nie wiem, jak wydawał się podobny. Dość już mamy twojej złośliwości, młoda damo. Raula, córka Melene, chwyciła Aronę za ramiona. Cokolwiek masz do zarzucenia nowej kronikarce, daj upust swojej nienawiści gdzie indziej. Najstarsza matko, odezwała się cicho czarownica. Ten, kto przeinaczył jedną kronikę, chce za wszelką cenę osiągnąć swój cel. Może przeinaczyć drugą. Zaprosiliście mnie tutaj jako jasnowidzącą, która zna prawdę. Powiadam więc teraz, że Aronie można zaufać. Egilowi zaś nie. Raula puściła dziewczynę i obrzuciła dysydentkę twardym, podejrzliwym spojrzeniem. Komu można zaufać, a komu nie? Powiedziałeś, że znasz język i zwyczaje tych cudzoziemców. Ale czy wiesz tak dużo, jak twierdzisz? Czy obce ci są sympatie i antypatie zwykłych kobiet? Myślę, że nie. Odwróciła się i popatrzyła ponuro na dziewczynę. Od przybycia cudzoziemców Arona zmieniła się nie do poznania. Trzykrotnie przerywała zgromadzenia. Sporządziła jeden zwój pełen poprawek. Po dyletancku zajmuje się magią, zamiast wykonywać swoją pracę i nie może spojrzeć obiektywnie na ziomków Egila, tak jak ty nie możesz patrzeć obiektywnie na nią. Czyż nie stanęłaś między nimi wbrew woli ich pani? Nienawiść Arony do Egila wywołała wśród nas konflikt, który nie może dłużej trwać, a obawiam się, że będzie gorzej, jeśli tych dwoje się nie pogodzi. Co zaś do tego, jaką byłaby kronikarką, mamy na to przedśmiertne słowa pani Maris. Czy ktokolwiek z obecnych może zakwestionować jej ostatnią wolę? Dysydentka zaczęła mówić, ale spojrzane otaczające ją stężałe niby maski twarzy i zamilkła. Najstarsza matka Raula wyciągnęła swoje wrzeciono. Egil, córko Elizabeth. Chłopak nagle wyprostował się na całą swoją wysokość. Najstarsza matka spojrzała mu w oczy. Czy przysięgasz na swoją matkę, na swoje pramatki, na dobrą boginię, pełen trwogi przed gniewem Jonkary, że jeśli zostaniesz kronikarzem, będziesz kopiować kroniki wiernie, tak jak je spisano? Nigdy nic w nich nie zmieniać, lecz poprawiać własne błędy? Wiernie rejestrować wszystko, co dzieje się w tej wiosce wtedy, gdy się dzieje, niczego nie pomijając, niczego nie zmieniając? Przysięgam. Raula, córka Melene, cofnęła się o krok. Egil, córko Elizabeth, złożyłaś uroczystą przysięgę, że już nigdy czegoś takiego nie zrobisz. Arono, czy będziesz z nią współpracowała w tym dziele, jakbyście były córkami jednej matki? Niebo wydawało się przejrzyste jak kryształ wszędzie tam, gdzie Arona na nie spojrzała. I wszystkie dźwięki rozbrzmiewały ostro i wyraźnie. Miała wrażenie, że jej umysł wolny jest od wszelkich uczuć, zarówno od strachu, jak i oburzenia. Widziała wszystko takim, jakim było. Tak jak już powiedziałam, jeśli ograniczy się do swoich kronik, a ja do moich, odrzekła, owijając się szalem. Najstarsza matka westchnęła, gdy Egil pokręcił lekko głową. Więc nie ma nadziei, że się pogodzicie? Zapytała. Nie. Arona pomyślała o swoim ostatnim, desperackim planie, który ułożyła dwie noce temu. Miała wtedy nadzieję, że nigdy nie będzie musiała wprowadzić go w życie. Zwróciła się do Egila. Ugotuję ci ostatni posiłek, zanim głos jej zadrżał, zanim wrócę do domu mojej matki. W zamian za to żądam moich prywatnych zapisków, pióra, atramentu i połowy pergaminu, który kupiłam od kupców, a także mojej rudej kotki. Nie zależy ci na niej, nie zwracasz na nią uwagi. Egil uśmiechnął się. Nie, moja mała Myro Lisico. Te okropne stare opowieści nasunęły zbyt wiele szalonych pomysłów do twojej ślicznej główki. Kot i zwoje są twoje, ale przybory do pisania nie należą do mnie i nie mogę ich rozdawać. Zaakceptuj ten posiłek, Arono, i zakończ w ten sposób spór, powiedziała nagle dysydentka.
Będę jadła razem z tobą, żeby ci udowodnić, iż nie ma tam nic trującego. Starsze matki, czyż nie możemy podarować Aronie pióra, atramentu i kilku skrawków pergaminu dla przywrócenia spokoju wiosce? Trudno jest nie praktykować jedynego zawodu, jaki się zna. Najstarsza matka spojrzała na smutną twarz dziewczyny i przyszło jej na myśl, że może była dla niej zbyt surowa. Zgoda, powiedziała śpiesznie. Egil zgodnie skinął głową. Ucieczka. Ognisko w domu Kronik paliło się jasnym, wysokim płomieniem o barwach zachodzącego słońca i słaby zapach żywicy rozchodził się od sosnowych szczab. Egil rozsiadł się w najlepszym krześle środkowej izby i sączył piwo, zerkając jednym okiem na Aronę. Dziewczyna odpowiedziała mu nerwowym uśmiechem i dalej popijała swoje piwo, ale sączyła je wolniej niż Egil. Wyrobiona latami wewnętrzna dyscyplina powstrzymywała dysydentkę tak, że nie wybuchnęła śmiechem, który byłby zupełnie nie na miejscu. Leżący u stóp Egila kieł otrzymał prawie połowę mięsa, które Arona kupiła, oddalając niemal wszystko, co miała. Pies bardziej cieszył się bewsztykiem niż jego pan. Warczał, szarpał mięso i mertał ogonem, aż Egil w końcu musiał się roześmiać i podrapać go za uszami. Nie mów do niego ona, oświadczył szczerząc zęby. W tej izbie jest tylko jedna suczka i to z własnej nieprzymuszonej woli. Gdzie była trucizna? W słodkich ciastkach, a może w chlebie? W jarzynach, odparowała Arona, wiedząc, że ich nie cierpiał. Zasłaniając małą ręką usta, przeciągnęła się ziewna szeroko. Pies powarkiwał teraz ciszej, nadstawiając łeb pod pieszczotę Egila. Ruda zaraza wskoczyła Aronie na kolana i cicho zamruczała. Dziewczyna połaskotała kotkę za uszami, ta zaś poruszyła końcem ogona. Córka Betiach, nie pytając Egila o pozwolenie, wzięła jego talerz z resztkami jedzenia i postawiła go na podłodze. Ruda zaraza zaskoczyła i szczęśliwiona zaczęła wylizywać talerz. Egil podniósł brwi i wypił duży łyk piwa. Z radością otrułabyś każdego mężczyznę, który stanąłby ci na drodze, ale nie tego głupiego kota, przyznał. Nalał piwa do małej miseczki i postawił ją na podłodze. Kotka powąchała i wychłoptała nieco na próbę. Arona zdawała się zupełnie tym nie interesować. Czarownica zaś uśmiechnęła się szeroko, ziewnęła i przeciągnęła się. Przechadzka na świeżym powietrzu dobrze by ci zrobiła, powiedziała. Arono, czy możesz wskazać mi drogę do, małego domku? Chyba tak, wymamrotała dziewczyna, wstając i zarzuciła szal na ramiona. Egil nie odrywał oczu od obu kobiet. Kiedy tylko drzwi się za nimi zamknęły, rozłożył się na podłodze i uważnie przyglądał zwierzakom. Leżący z wyciągniętymi przed siebie łapami szczeniak warknął cicho i machnął ogonkiem. Kotka zaś przeszła pod brodą Egila, zawróciła i przesunęła ogonem tuż przed jego nosem. Egil zerwał się na równe nogi i kichnął, gdyż miał nos pełen kociej sierści. Potem rozsiadł się w krześle i sączył piwo. Arona coś knuła. Widział to po jej zachowaniu. Czarownica również o tym wiedziała i aprobowała jakiś szalony pomysł tej niemądrej dziewczyny. Przed domem rozległo się ciche nucenie, łagodne jak kołysanka. Gdzieś w oddali ktoś śpiewał starą balladę o pokoju i miłości. Egil westnął. Ogrzane powietrze słodko pachniało. Kotka wskoczyła mu na kolana. Pogłaskał ją leniwie i z ręką na jej grzbiecie przymknął oczy. Głowa powoli opadła mu na bok. Zaczął chrapać. Arona z trudem cięła wielkim, ciężkim nożem pożyczonym od rzeźniczki gruby sznur zamykający drzwi do izby Kronik. Czarownica w milczeniu przeszła przez wysokie zielsko otaczające piwnicę i włożyła jej do ręki siekierę. Dziewczyna podziękowała, skinięła głowy, rozejrzała się i uderzyła siekierą w sznur. Raz, dwa, trzy, rozcinając go coraz głębiej, aż w końcu pozostało tylko kilka włókien. Czarownica wyjęła za pazuchy swój klejnot, który świecił słabym niebieskim blaskiem, niewidoczny już na odległość palca, i przecięła sznur do końca. Ogromne drewniane drzwi piwnicy skrzypnęły tak głośno, że mogłyby obudzić umarłego. Arona zamarła w półruchu, ale dysydentka nawet nie drgnęła. Będzie spał przynajmniej do rana, a nawet jeszcze dłużej, jeżeli ogień nie zgaśnie, powiedziała cicho. Nie słysząc żadnych podejrzanych dźwięków, Arona wróciła do pracy. Egil zawiesił te drzwi po ostatniej burzy. Czy wiedział, że potrzeba dwóch kobiet, by je otworzyć? Napawało go dumą, że drzwi są takie mocne. Drzwi wreszcie stanęły otworem i obie niewiasty zeszły na palca do piwnicy, świecąc sobie tylko klejnotem dysydentki. Arona bez wahania podeszła do półek ze zwojami, przejrzała je pobieżnie, usunęła drążki, po czym zwinąwszy jak najciaśniej wybrane zwoje, powkładała do skórzanych cylindrów. Nie będą go obchodziły relacje o tym, kto kogo urodził, ani kłótnie czy protesty, szepnęła ponuro.
tylko opowieści bohaterskie, legendy o pierwszych wiekach. Jedną z kwestii spornych była hipoteza Egila, że ktoś musiał nauczyć mieszkanki wioski budować domy, oswajać owce i konie i zabijać włóczniami wilki. Czy ty mogłabyś tego dokonać? Docinał jej. Albo ktoś, kogo znasz? No właśnie, i tu cię mam. W takim razie, kto je tego nauczył? Chcę się tego dowiedzieć. Z lasu dobiegało gruchanie gołębia. Arona odpowiedziała wartowniczką i wróciła do zwojów, dopóki nie wypełniła nimi 4 futerałów. Wtedy wyskoczyła z piwnicy, a dysydentka tuż za nią. Letris, córka Juany, czekała z 2 osiodłanymi mułami i z jeszcze jednym obładowanym tobołkami. Księżyc wzeszedł nad pozostałościami sokolej turni. Jeden z mułów ryknął głośno. Czarownica położyła rękę na głowie zwierzęcia, które zamilkło. Daran mulniczka, prowadząca muły obładowane całą zawartością domu czarownicy, zatrzymała się tuż obok. – Tutaj dzieje się coś podejrzanego – oświadczyła. – Gdyby chodziło o kogoś innego niż pani czarownica, wezwałabym radę starszych. – Ona chce łapówkę – przetłumaczyła cynicznie Latris w swoim języku. – Idź do domu, moja dobra kobieto. Dysydentka roześmiała się cicho. – Nic nie widziałaś. Mówiłam i tobie, i wielu innym, że czas już, bym wróciła do miejsca czarownic. Mulniczka jakby się zamyśliła, jej twarz przybrała roztargniony wyraz. Odsmoknęła na swoje muły i smagnęła gałęzią przodownika. Karawana ruszyła w drogę. Rona spróbowała wślizgnąć się do środka, ale jej stopy nie ruszyły się z miejsca. Podeszła cicho ostrożnie do drzwi domu Kronik. Kici, kici, ruda zaraza! Lecz kotka nie przyszła. Usłyszała w myślach stanowczy głos czarownicy. Kotka nie pójdzie. Nie, zaprotestowała w duchu i zawołała kota za pomocą myśli. Ruda zaraza przeciągnęła się i poszła do tylnej izby. Pozwól jej odejść, rozkazała w myśli dysydentka. Ona jest panią samej siebie. Arona musiała się z tym pogodzić. Spojrzawszy przez ramię na czworonożną przyjaciółkę, szepnęła bezgłośnie. Żegnaj, koteczko. Potem podeszła do swojego muła. Tobołek, na który składały się pasterskie spodnie, kaftan, opończa i para butów, były przywiązane do siodła. Szybko się przebrała, na wierzch zaś włożyła suknię i opończę. Wsunęła za szarfę największy nóż rzeźnicki, teraz nieco stępiony w potyczce ze sznurem Egila, a mniejszy wsadziła do buta. Usadowiła się w siodle, cmoknęła na wierzchowca i odjechała razem z czarownicą. Arona czuła się dziwnie, jadąc w nocy prowadzącym na wschód szlakiem. Przyświecał im tylko księżyc w pełni, który nie nadawał głębi cieniom oraz gwiazdy. Dysydentka zgasiła swój świecący niebieskim blaskiem klejnot, mówiąc, że zmęczył ją to tak jak długa jazda. – Dlaczego to robisz, pani? – zapytała dziewczyna, kiedy były już głęboko w lesie. – Ponieważ mówiłaś prawdę – odrzekła po prostu czarownica. – Przysięgłam, że nie będę się wtrącać, ale przysłowie mówi – dać po jednym źble każdemu jagnięciu i owcy. I zanikła. W nocy leśne odgłosy brzmiały inaczej, dziwniej. Arona nasłuchiwała, czy nie rozlegnie się wycie psów jonkary, lecz drapieżniki milczały. Muły ciężko stąpały po podmokłym gruncie. Zajęta własnymi myślami dziewczyna odzywała się rzadko, dysydentka także. Nawet w siodle morzył ją sen. Niebawem ziewnęła i zdrzemnęła się. Jej muł pochylił głowę i zaczął się paść. Ruszyły dalej dopiero wtedy, gdy zaspokoił głód. Przed świtem minęły maleńką wiejską świątynię z symbolem dobrej bogini. Pod drzewem ustawiono wrzeźbiony, pomalowany dojrzały kłos zboża, pleciony obciążoną owocami gałęzią. Tutaj czarownica zarządziła postój i przywiązała muły. Arona mimo zmęczenia zadbała o zmęczone wierzchowce. Przyniosła im wody ze strumyka płynącego za świątynią. Oporządziły i wytarły zwierzęta i weszły pomodlić się do świętego przybytku. Czarownica chciała rzucić również jakiś czar. Powietrze wewnątrz pachniało świeżymi ziołami. Poczuły się tak, jakby zgotowano im serdeczne przyjęcie. – Czy wiedziałaś o tej świątyni? – zapytała Arona. – Zbudowały ją 2 nasze siostry, Frej, córka Ingeldy Ilsa, córka Dorin oraz Ragne, córka Grenhir, jedna z córk Gunory. W ten sposób nasza wioska zaczęła handlować ze światem zewnętrznym. Dopóki ty nie przybyłaś, naszą jedyną z obcymi więzą były córki Gunory. Arono, Arono, najpierw sen, a potem historia. Dysydentka roześmiała się, ziewnęła i przeciągnęła. Dobrej nocy, moje dziecko. Arono owinęła się kocem i oparła głowę na przyniesionym siodle. Dobrej nocy, odpowiedziała zaspanym głosem.
Kręta ścieżka powoli pija się pomiędzy dwoma łagodnymi, lesistymi zboczami w stronę wschodzącego słońca. Arona, córka Betiach, z powodu krótkiego wzroku, nie mogąc polować za pomocą włóczni czy łuku, zastawiała pułapki na drobną zwierzynę, które rozbiły obóz następnej nocy i złapała nieostrożnego królika. Przespały w świątyni Gunory dzień i noc. Wstały wypoczęte i pełne sił. Nikt ich nie ścigał. Tak, myślałam, skomentowała czarownica. Wiele trzeba, żeby twoje krajanki opuściły wioskę. Ukradzione kroniki to niewiele? Zapytała zdumiona dziewczyna. Czarownica pokiwała głową ze współczuciem. Dotarły na rozstajne drogi. Dysydentka bez wahania wybrała szlak prowadzący na północ, w góry. Tego wieczora, tuż przed zachodem słońca, minęły zrujnowaną wioskę. Osmalone kamienie i sterczące resztki od drzwi, ścian, rozwalone palenisko czy przerzucony komin dobitnie świadczyło o nieszczęściu. Czy to skutek wielkiego poruszenia? Zapytała z lękiem Arona. Raczej wojny. Odrzekła ze smutkiem czarownica. To musiała być wioska, z której uciekli wasi nowi sąsiedzi. Dziewczyna przyjrzała się ruinom i otworzyła szerzej oczy, zastanawiając się nad przyczynami tego niszczycielskiego działania. Kto mógł ich tak bardzo nienawidzić, pani czarownico? Dysydentka musiała jej tłumaczyć, co to takiego narody i armię, choć Arona do niedawna była skrybą i kronikarką i znała przeszłość swego ludu. Lud za morza, z którego pochodziła, był luźnym przymierzem wielkich domów na skraju wielkiego pustkowia, złączonych więzami krwi, języka i obyczajów. Nie był pokojowej natury. Każdej wiosny po zasiewach jego mężczyźni łączyli się w grupy, dokonywali napadów na obce ludy i wracali tuż przed zbiorami z łupami do swoich małżonek, matek i sióstr. Każdy bowiem mężczyzna wojował pod wezwaniem rodu swojej matki i nosił jej nazwisko. Tym, czym matki są dla córek, opowiadała Arona dysydence tej nocy przy ognisku, tym każdy on obrońca był dla on dziecka swojej siostry i każdy on dziecko dla on siostry jego matki. Ziemia należała do nas, kobiet. Uprawiałyśmy ją i trudniłyśmy się wszystkimi niezbędnymi rzemiosłami, zawodami, wyjąwszy wyrób broni. Te gromady wojowników i złączone luźnym przymierzem rody, chociaż odważne i waleczne, łatwo ulegały orężowi pierwszego najeźdźcy, który miał do dyspozycji armię. Niedobitki uciekły przez wielkie pustkowie, przez góry i morze pod wodzą pana sokołów, a klęska i długotrwała ucieczka zmieniły ich obyczaje nie do poznania. Arona zamknęła oczy, składając duchu hołd swoim przodkom, a potem rzekła. Wydaje mi się, pani czarownico, że ich dalece potomkowie nadal wędrują po tym pustkowie, dokonując napadów na tych wielkich oswojonych koniach i z wizerunkami duchów opiekuńczych swoich domów na tarczach. Lwa albo górskiego kota, niedźwiedzia lub dzika, borsuka, wilka czy lisa, orła albo sokoła, które nadal bronią ich w razie potrzeby. Dysydentka nagle miała widzenie. Ujrzała nie to młodego, nie to starego mężczyznę, przemierzającego konno jakąś równinę z wymalowanym na tarczy górskim lwem, a jego ludzką postać ocieniała sylwetka wielkiego kota. Obok niego jechała kobieta z jej własnej rasy, o bladej twarzy i ciemnych włosach, odziana wyhaftowany wedle swojego pomysłu tabard. Była jego towarzyszką i małżonką. Myślę, że tak jest, odparła. Ale ich sióstr już z nimi nie ma. Wiem, powiedziała z roztargnieniem Arona. Jesteśmy tutaj. Przez ponad tydzień jechały coraz wyżej i wyżej krętą ścieżką, która stopniowo zamieniała się w szlak tak szeroki, że oba muły mogły biec przy sobie. Obok rosnących wzdłuż traktu wiecznie zielonych sosen i świerków zobaczyły wysokie, smukłe drzewa o białej korze, których młode listki drżały przy najlżejszym powiewie. Z czasem zaczęły się pojawiać ludzkie siedziby. Wtedy zatrzymały się i prosiły gospodarza o gościnę. Arona widziała, że czarownicę traktowano z wielkim szacunkiem, jak starszą matkę. Coraz częściej widziała zamieszkujących wspólnie mężczyzn i kobiety. Arona ubrana była jak pasterka, w strój stosowny do jazdy wierzchem i jak ona ukrywała włosy pod czapką. Wówczas rolnicy, mężczyźni i kobiety nazywali ją chłopcem i mówili do niej w określony sposób. Kiedy zaś zdjęła czapkę, nazywali ją dziewczyną i przemawiali zupełnie inaczej. Jako chłopiec widziała, jak córki wieśniaków spoglądają na nią spod przymkniętych powiek i mówią łagodnie jak gołębice. Jako dziewczyna słyszała, jak ich synowie zwracają się do niej w taki sam sposób jak Egil, kiedy starał się być miły. Dysydentka wyjaśniła jej najlepiej, jak mogła, co to takiego miłość, małżeństwo i zaloty.
Lecz Arona miała duszę dziewicy, a gwałt, którego dokonał na niej nieznany sokolnik, nieohydny postęp Egila, wzbudziły w niej głęboką niechęć do spraw ciała. Jedynym jej ustępstwem było stwierdzenie: pozostawiam to tym, którym się to podoba. Droga biegła teraz w dół pomiędzy wzgórzami. Dysydentka zwróciła wzrok na zachód, zapatrzyła się w przestrzeń. Już niedługo będę musiała cię opuścić, powiedziała. Arono, jeszcze nie nauczyła się rozpoznawać ludzi, a na drodze można spotkać najróżniejszych. Ale większość jest dobra i uczciwa. Jedź z bronią pod ręką, a jeśli wyczujesz, że coś jest nie w porządku, nie zatrzymuj się, by to sprawdzić. Zamilkła i przez chwilę zdawała się naradzać z kimś bardzo oddalonym, wyglądała jak w transie. Potem zdjęła z szyi swój amulet. Zabierz go do Lormtu. Jest bardzo stary, lecz dla mnie nieprzydatny. Wryte na nim runy mówią o jaskiniach dawnego ludu. Znalazłam go przed wielu laty wśród wzgórz na zachód od S, ale nie nadaję się nauczoną. Zresztą nie chcę mieć do czynienia z żadną ze starszych ras. Uśmiechnęła się krzywo. Nasza własna przysparza dostatecznie dużo kłopotów. Możliwe jednak, że uchroni cię on przed ludzkim złem. On, a także twój własny rozum i siła. Uścisnęła swoją towarzyszkę i nagle zniknęła. Arona patrzyła na miejsce, w którym jeszcze przed chwilą stała dysydentka. A może była złudzenie? Dziewczyna poczuła się bardziej samotna niż kiedykolwiek dotąd i przypomniała sobie, że dobrowolnie poszła na wygnanie, opuszczając swoją rodzinę, wioskę, dom kronik i wszystko, co bliskiej drogie, znane od dziecka, od zawsze. Jej serce przepełniła gorycz i gniew na Egila i wszystkich takich jak on, na starsze matki, które wybrały go zamiast niej i na cudzoziemców, którzy od kołyski uczyli go, że jest jak księżniczka i może narzucać swoją wolę wszystkim kobietom. O, by umarł z głodu, zamarzł i pożarły go wilki, powtórzyła przekleństwo, które Brity rzuciła na Juana. Oby znaleźli go sokolnicy, zabrali na sokolną turnię, by nakarmić im swoje ptaki. Oby każdy, kogo spotka, potraktował go tak, jak on mnie i moją panią i oby płakał w nocy za tym, co utracił. I wtedy wybuchnęła płaczem. Egil, teraz kronikarz nadrzecznej wioski, obudził się z bólem głowy i sklejonymi oczyma, jakby dosypano mu narkotyku do jedzenia. Słońce zbliżało się ku zachodowi, ognisko dawno zgasło. Kieł skomlał, nie mogąc wyjść na dwór, załatwił się pod drzwiami. Resztki wczorajszej kolacji stały na podłodze i na stole. Kłębiły się nad nimi roje much. Widocznie jedzenie im nie zaszkodziło. Czyżby wypił za dużo? Arona gniewała się na niego. Przejdzie jej to. Nie potrafiłby trzymać się z dala od domu kronik, ani od Egila. Tak jak koń nie mógłby przestać biec. Tylko z nim jednym z całej wioski mogła rozmawiać o rzeczach, które interesowały ich oboje. Tak, z czasem zło się jej przejdzie. Posunął się za daleko, działał za szybko. Ta jego przeklęta niecierpliwość. Ale dłuższe, kilkumiesięczne zaloty powinny to naprawić. Przecież on naprawdę ją kocha. Arona musi o tym wiedzieć, jeśli bogowie dali jej choć szczyptę rozumu. Ziewnął, przeciągnął się i przetarł zaspane oczy. Umył twarz w zimnej wodzie i poszedł obejrzeć swoje nowe władztwo. Sznur na drzwiach izby kronik był przecięty. Znowu, wiadomo, kto to zrobił. Nie, ona nigdy nie będzie mogła opuścić domu kronik. Brakowało kilku zwojów. Nie znikły jego prywatne notatki, nudne relacje życia wieśniaczek i ich rady starszych. Ale nie było fascynujących, na pewno fałszywych opowieści o bohaterstwie i pomysłowości, o wielkich czynach i ciężkich czasach, które tak kochała. Arono, zawołał Arono. Pokiwał głową, uczesał się, przełknął kilka kęsów i wyruszył do domu jej matki. Betty jej nie widziała. Czyż nie jest z tobą? Zapytała i wyraźnie była o tym przekonana. Pomaszerował wielkimi krokami ścieżką prowadzącą do domu przy kuźni, a potem zaczął biec. Żadna z przyjaciółek Arony nie miała najmniejszego pojęcia, gdzie dziewczyna się podziała. Wszystkie jednak myślały, że przebywa razem z nim. Oblał go zimny pot. Arono! Ryknął, biegnąc w stronę jaskiń. Kilka wieśniaczek z pochodniami poszło za nim. Nic jednak nie świadczyło, że miałaby tam przebywać. Nie mógł zapytać czarownicy. Mieszkanki wioski powiedziały mu, że zgodnie z planem wyjechała poprzedniego dnia. Czy o tym nie wiedziałaś? Zapytała oskarżycielskim tonem najstarsza matka Raula, córka Mylene. Arona zniknęła, wraz z nią połowa historii nadrzecznej wioski. Och, cóż, pomyślał, tamte opowieści tak na pewno były kłamliwie. Kobiety rządzące miastem, jeźdźcy zwierzołacy, których pokonała armia zwykłych ludzi. Sokola bogini mszcząca się na śmiertelnikach.
Nadrzeczna wioska obejdzie się bez takich fantastycznych wymysłów. – Arono – wołał zrozpaczony. – Dlaczego to zrobiłaś? Gdybym podejrzewał, że te głupie historie tak wiele dla ciebie znaczą, dałbym ci je w podarunku. Wróć do mnie i pozwól mi wynagrodzić krzywdę, jaką cię wyrządziłem. Ropuchy. Czy zasiądziesz przy moim ognisku? Podróżny, który to zaproponował, był ubrany w strój skromny, ale wyjątkowo czysty, jak na wędrowca i wytwornie się wyrażał. Wdzięczna Arona zsiadła z muła, którego nazwała Lenis, i zbliżyła się do ognia. Nie wyczuła niczego podejrzanego ani wtedy, ani później podczas rozmowy. Opowiedziała o swojej wyprawie do Lormtu, o walce z Egilem, o urząd kronikarki i o decyzji Rady Starszych. On zaś mówił o swojej żonie, o domu i córkach, które były jego oczkiem w głowie. Później córka Betiach opowiedziała mu inne historie, oboje podzielili się prowiantem i winem. Potem zdjęła czapkę. Mężczyzna otworzył szerzej oczy. Dziewczyna, świetnie, bogowie są dla mnie łaskawi ponad wszelką miarę. Nie będę musiał spać sam tej nocy. Arona pokręciła głową i cofnęła się, on zaś wyjął ze swojej sakwy pasmo pięknej koronki. Będę dla ciebie szczodry, powiedział przy mnie. Dziękuję, ale nie, odrzekła stanowczo, cofając się jeszcze dalej, sięgając po nóż. Wtedy rzucił się na nią, jedną ręką złapał za gardło, drugą zaś wyciągnął swój nóż szybciej, niż zdołała to zauważyć. Kimże jesteś jak nie dziwką, warknął. Dziewką zbója czyhającą razem ze swoją bandą na takich jak ja. Podróżną, mówiłam już, krzyknęła szamocząc się i usiłując wyciągnąć nóż jedną ręką, a drugą wbijając paznokcie w jego dłoń. Zaprosiłeś mnie, bym usiadał przy twoim ognisku, a teraz zachowujesz się jak samiec w rui i mnie prześladujesz? Och, Lenis miała rację co do takich jak ty. Nasza młynarka, wyjaśniła, a nigdy przedtem nie miała racji, ale teraz, och. Jeżeli tego nie chcesz, to po co pokazywałeś, że jesteś dziewczyną? Zapytał z nieukrywanym zdziwieniem. Myślałem, że to znaczy to, co każdy mężczyzna pomyślałby, że znaczy. Ile masz lat? I jaka jest twoja prawdziwa historia? 14, prawie 15, wykrztusiła Arona. I ten Egil, o którym mówiłam, chciał, to znaczy próbował, uciekłam. Mężczyzna się cofnął. Przykro mi z powodu tego, co się stało, ale jeśli chcesz kontynuować tę szaleńczą podróż, zachowaj przebranie chłopca do płyty, dopóki nie dotrzesz do swojej ciotki albo do kogo tam uciekasz. Schował nóż i znów usiadł. Już nie musisz się mnie obawiać, wierzę ci. Na wielkich bogów sam mam córki. Pokiwał głową z litością. No. Zmuszona do wyboru między lubieżnym panem i podróżą bez opieki. Moje dziewczęta spotkałby taki sam los, gdyby źle mi poszły interesy. I jak masz na imię? Arona, córka Betia, usiadła daleko od niego, lecz przyjęła napitek, który ofiarował jej na przeprosiny. Dlaczego on patrzy na nią z takim współczuciem? Pani czarownica, która towarzyszyła im przez część drogi, wiele mi opowiedziała, ale... Głos jej zadrżał. Nie wszystko. W tym kraju nawet małe dzieci bawią się samoobroną. Tak, wojny, zgodził się z nią. Nie, twoja towarzyszka czarownica dobrze zrobiłaś, wstępując do niej na służbę. Dzielna z ciebie dziewczyna. Wiedz, że twoja pani jest chroniona przed tym, co ty musiałeś znieść. Prześpij się trochę, dodał łagodnie. Możesz trzymać nóż w ręku na wszelki wypadek. Nie skrzywdzę cię. Jednak większość mężczyzn, tak, dobrze robisz, wędrując uzbrojona. Zasnęła, lecz spała czujnie i obudziła się zmęczona. Od tej pory będzie podróżowała tylko z kobietami albo samotnie.